Improwizacja została wyodrębniona, tak naprawdę nie tylko teatralna, ale też muzyczna, głosowa, taneczna. Już od jakiegoś czasu mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń właśnie teatrów, grup, osób, które improwizują. Improwizują przede wszystkim tanecznie, teatralnie i stwierdziliśmy, że to jest fantastyczna okazja, żeby móc pokazać tych artystów. Tegorocznej edycji możemy zobaczyć naprawdę wiele. Mamy tutaj osoby z środowiska i tanecznego, i teatralnego, muzycznego, głosowego. Na przykład mamy Pawła Grale, to jest bardzo znana persona, jeśli chodzi o taniec, taniec improwizowany. Mamy też Sama Alti, który tutaj u nas specjalnie gości. Improwizacja moim zdaniem jest trudna, bo jednak jak mamy na przykład scenariusz, to wiemy, co po kolei musimy robić. Też wiemy, jak będzie finalnie wyglądać na przykład, nie wiem, przedstawienie, sztuka. A jednak improwizacja to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. No z jednej strony niby to jest łatwiejsze, bo jednak w improwizacji właśnie możemy na bieżąco wymyślać, co chcemy zrobić, co chcemy wykonać.